był i będzie dla mnie najważniejszą częścią mojego życia. Wczoraj zabrano nam obraz mówiący o czystości tego zborca, jakim jest piłka ręczna. Przed każdym meczem zawodnicy na tej hali, przed każdym meczem podczas tej Mistrzostw Europy zawodnicy zespołów, które występują, kapitanowie proszą o wsparcie, fair play, doping, czystość gry dla wszystkich, kibiców, zawodników, sędziów. Pytam się po co? Jeżeli ktoś inny decyduje o tym być albo nie być, o tym, jeżeli wkładasz cały ten wysiłek, jeżeli pracujesz na to codziennie. Półfinał, jeden półfinał grać, w którym grają dwa zespoły, dając z siebie wszystko, gdzie jest niewielka różnica pomiędzy nimi, jeżeli ktoś inny o tym decyduje, myślę, że to na tym poziomie nie powinno się zdarzyć. Jeżeli jeden zespół otrzymuje po pełnej analizie 10 decyzji, które są ciągle odwracane odwrotnie, a drugi zespół tylko jedną przy wyniku trzema bramkami, jest to bardzo przykre, jeżeli mówimy o piłce ręcznej. Nie wspominając już o innych decyzjach. Wytłumaczenia, że nie widziałem, jest to dla mnie zbyt łatwe i zbyt proste jako trenera i byłego zawodnika. Jeżeli powtarzają się te same historie, jest to jakiś temat tabu, który w kuluarach podchodzą do ciebie dziennikarze z różnych krajów, czy obserwatorzy, czy byli piłkarze, czy byli trenerzy i mówią, że było nie za dobrze. Natomiast jeżeli się o tym nigdy oficjalnie nie mówi, tym bardziej, że o ile się nie mylę, od półtorej roku jest pewna historia związana z tym tematem dotyczącym piłki ręcznej. W takim sporcie, jakim jest piłka ręczna, to niewielkie wsparcie powoduje, że trudno znaleźć znowu ochotę do pracy. Ból, który zadano, zadają ci codziennie, powoduje, że ta rana będzie się długo goiła. Mam nadzieję, że gdzieś na to się spojrzy trochę inaczej z tej perspektywy, więcej będzie szacunku dla wszystkich, a szczególnie dla zawodników, którzy stoją na boisku. Podczas Mistrzostw Świata w Niemczech, myślę, że każdy, też wiemy, o czym mówiono w kuluarach, wiemy, jakie były historie i wiem, co to znaczy fairness. Podczas finału Polska-Niemcy przy kontuzji Henninga Fritza zrezygnowaliśmy z kary 2 minut przy złej zmianie zespołu niemieckiego. Wczoraj scena, która była na boisku, niesportowe zachowanie jest preferowane. Uważam, że to bardzo boli sportowcom, bo trudno wytłumaczyć zawodnikom. Oczywiście ci, którzy prowadzą zawody, znaleźli jakiś paragraf tłumaczący, że piłka jest w grze. Jeżeli tak to wygląda, to bardzo nas boli.